Ludzie się mnie pytają, Nexus jak najszybciej levelować, ja wam powiem. Napierdalaj questy, napierdalaj moby, napierdalaj listy i po prostu napierdalaj. Kamera na mnie. Mam mielonka, co się Pawełek nazywa. Cześć moi drodzy, witam w serii levelowania. To jest Iron Man Challenge, ale mnie wkurwia ten challenge, bo to już jest, nie wiem, 10 chyba post... Nie no, co ty, z 15 jak nic. Może i więcej? Mówi się, że tryhard to moje życie, więc po prostu jedziemy, kościki, i będziemy sobie dalej tutaj, kurde, levelować. Liczę na to, że kiedyś uda mi się zrobić ten challenge, ale tym razem nie gram jak Lamus, gram po prostu. Chociaż ostatnio nawet zdarzyło mi się zginąć Survival Hunterem. Jak ja to zrobiłem? Nie, kurde, nie! Ja p***dolę, przecież to jest niemożliwe! No jak to, jaki ty ostatnio wulgarny jesteś? No jak rok wszystkich obraża i wszystko jest dobrze, to super. Widzicie, dlatego ja się przychodzę tu wyżywać w grze, po prostu biję roka. Rok! Przestań obrażać! Szkoda, że tych drzewców nie pojawia się więcej, jeżeli chodzi o gierkę. One tylko tak po prostu chodzą i tyle, nie? W sumie jest chyba tylko parę miejsc, gdzie one w ogóle są jakkolwiek używane, te modele. Już to było naprawdę zajebiste. My chyba nie można wybierać... Znaczy, można chyba wybierać specjalizację, no nie? Zmienimy specjalizację na naszego jelenia. Jelonek pał. Co ty robisz? Co ty robisz? Zmieniłem go na tanka. Teraz będzie dostawał po ryju. No dobrze, to dobrze, czekajcie, zaraz zobaczymy, czy ja mam w ogóle umiejętności jakby na niego. Powinno być, normalnie growl, wszystko jest, charge. Jedziemy, ziomek. I patrz. No i wjeżdża, i on tankuje, i teraz już wiem, jak zrobić ten challenge. Będzie najlepiej go zrobię ogólnie. Oła! What the fuck, ja się patrzę na nią, co ona tam robi, ona do mnie z łuku strzela. O ty kurde dziadzie śmierdzący. Jeleń gryź ją. What the fuck, serio, stałem obok. Level wbity, panie Grzegorzu, proszę mi wieźć do kolejnego questa. Bo dziś jest pełno questów dookoła, trzeba je wykonać, a później oddać się do Marfuliona. Bo w ogóle zaraz 20 poziom mamy, to musimy stąd spadać, bo to już jest kraina dla lamusów powoli. O mój Boże, płonące niedźwiedzie! Zaraz, wiem mniej więcej chyba, o co tutaj chodzi. Musimy po prostu go zabić i postawić na niego totem. Czy ja dostałem jakieś umiejętności? O, no i super, no i zajebiście, dzięki niedźwiedzie. Kurde, te niedźwiedzie są przynajmniej, to są normalne niedźwiedzie, one pomagają, a nie są łase na hajs. Dobra robota, niedźwiedzie. Trzeba kurwa uważać, bo zaraz otworzą Patronite'a. I teraz, jak już masz jelonka, to wpierdol go w ogień tak na 40 minut. Nie, panie, nie! Peta mnie dojedzie, słuchajcie. Mam przerąbane. Dobra, dobra, panie niedźwiedź, wszystko zrobione, ognia już nie ma, możecie sobie spokojnie nagrywać Europkę tutaj w tych swoich gównianych lepiankach. To prawdopodobnie jest antena w ogóle od internetu. O perkel, ale fajny żółw. Aha. Serio? Może wjadę tam. Dobra. Jeleń! Właź do środka. No chyba nie chcę. No kurde, widzę, że tu jest zakłócacz internetu niedźwiedziu, więc musimy je zniszczyć, żeby niedźwiedzie w końcu miały dobry internet. LTE. Czekaj. Requires flame. What? Place on top of the rift near the blazing stone. The ritual of. What? Czekaj chwilę, tutaj. Limestone at the blazing stand. To co to, to tutaj? O, jest, działa. Wow, wow! Powiem szczerze, że nigdy tego questa nie robiłem. Pomimo, że mam. Chociaż akurat Dark Shore chyba miałem zaliczony, jeśli chodzi o. Lore Mastera, czyli achievement znaczy achievement, który nagradza nas za ukończenie większości questów w każdej krainie. Ja już chyba Dark Shore miałem kiedyś zrobione, stąd też po revampie nadal ten achievement miałem, pomimo że tych questów nie robiłem. A zazwyczaj, wiecie, już miałem taki level, że stąd już w sumie na herlumach to się tutaj nie dochodziło. W ogóle zobaczę, że bez herlumów tutaj kurde przez. Zresztą jak zobaczę, jak ja łoję te moby. Mój kurde, Paweł się obija, Paweł! Wow, jaki duży. Ale dostałem właśnie taki burst nostalgii, wiecie, takiego Wrath of the Lich King. So good. Oh my god, co to jest? Leże seks masterki, czy co? Taka sowa. Oh my god, no kurde. Przepraszam ciebie, wiórko, ej, nie chciałem. Chciałem być taki sprytny, użyć harpuna, żeby troszkę szybciej się tutaj, wiecie, poruszać. Oh, sorry, wiewiórka, nie chciałem. Jak surugi, ty brutalu. Patrzcie na jego ryj, on wygląda, jakby komuś mógł przypieprzyć po prostu. Nawet wiewiórce. Sowa wysłała mnie w jakieś miejsce i tu nikogo nie ma. A nie, jest, chodzi sobie tutaj. Ja taki spacerowicz, kurczę. Dobra, Furion, pomogłem, kurczę, tobie pobić Roka. Pomogłem niedźwiedziowi odzyskać internet i... pomagałem sobie seksom sterki. Chory psycholu! Przyszedł drzewiec, przyszedł misiek.
No ale kurde, sowa się nie pokazała. Pewnie jest zajęta. W ogóle po co ja na ten temat rozmawiam? Idziemy dalej. Ojej, co tu się dzieje u kultystów? Czy oni robią budyń? O Jezu, oni mieszają budyń kulkami. Ej, czy ja mogę się przyłączyć? Sorry, że wam ziomków zabiłem, ale będę okej. Anime! Ja zaraz zginę! Ja zaraz zginę! Nie, ja se żartowałem! Holy shit! Oh my god! No i przyniósł mi, kurde, super, dobra robota. Dwa razy, kurde, spodnie takie wydropiłem fajne. Okej, okay. Spodnie. Dobra, musimy wejść do środka. Okej, okay. O, smok. Musimy jakiś papierek znaleźć tutaj. Gdzie on będzie? Mamy Mungus Bite'a, czyli w sumie takiego ugryzienie łosia. Ale nadal to nie robi tak dużo obrażeń, jak powinno robić. Zobaczcie na przykład na to, bum. Chyba nie wiem co to jest, wygląda jak jakaś haszkomora w ogóle. Dzieje się, ale zajebiście. I romantycznie, zobaczcie jakie kurde tu są ten. Czaszki. Ojej, co tu się dzieje? Wow, wylatujemy smokiem z dziupli. Jak ty w ogóle machasz... Okej. Okej. Jesteś wolny, smoku! A to jest ona, jesteś smoczyco wolna, jej! No, przyszła sowa. Zobacz jaka potargana. Dobra, musimy znowu dosiąć smoka i pobawić się gdzieś tu w eksplodowanie jakichś rzeczy. Serio, to pierwszy raz kiedy ja robię te zadania. I jak... nowy content, słuchajcie, niepotrzebny nowy content w ogóle jest. Słuchajcie, co ja tu muszę zrobić? O, tam coś jest. To jakieś kurde smoki Twilight tutaj widzę. O Jezu, one tak latają po prostu w tym huraganie. Trzymajcie się dziwaki. I ja jadę, nie? Zobaczenia, jak coś na fejsiku, nie? To jest jeden z tych momentów, gdy dodał i nigdy się nie odzywał. Serio, fajnie to wygląda. Już często opowiadałem chyba o tym, że ja ten... Co mi się dzieje wokół? Czy ja po prostu płaczę, słuchajcie. Płaczę, bo widzę content w ogóle. To jest świetna sprawa. Nie, że nie ma tego contentu, ale im więcej, tym lepiej. Aż mi wzrusza się. W każdym razie, no jest pełno takich krain, które jeszcze nie zrobiłem. Od kataklizmu, słuchajcie. Wyobrażacie sobie, kiedy kataklizm wyszedł? 2010? I 11? Nie, 10 chyba, nie? 9. To jest to. Już nie wiem, ile mam sam nawet lat. W każdym razie, no. Na przykład tego mówię, nie robiłem. Pierwszy raz to robię. Fajna zabawa, fajnie. Pewnie jakbym czytał questy, to pewnie byłoby lepiej. Chociaż domyślam się, co tam się działo. Musimy to sprzedać, kurde. To coś, bo mam pełne... O Jezu. Jakie mogę na niego uprać? Co to jest? To jest twoje kowadło? Naprawmy się, posprzedawajmy shit. Mam jakieś buty fajne, ale to wszystko muszę sprzedać, bo to Iron Man get challenge get. Właśnie wpadł mi pomysł do głowy na odcinek, muszę sobie go zapisać, mam problemy z pamięcią, serio. A później zawsze jest tak: ale miałem zajebisty pomysł na odcinek, ale zapomniałem. Nie uwierzycie, miałem już zapisywać i zapomniałem. Skup się, wróć do tego momentu. Po chuj ja się odzywałem, po co ja się odzywałem? O my nie. Przypomniało mi się. Kurde, to ten moment, w którym ogarniam, że jestem głodny. Zjadłem coś, bo już prawie 15. Co mógłbym zjeść? Nie mam pojęcia. Nie wiem, po co robię taki niski głos. Quest zabijaj mnie w ziemi. Kocham. Kocham najlepiej. Ja jeszcze więcej nie wiedzi, ma jeszcze więcej problemów. Ojej. Zamieniliśmy się w dziką panterę. Zamieniliśmy się w dziką pant... Mój Boże, no... Zamieniliśmy się w dziką, niewidzialną panterę. Musimy teraz, no, pochodzić tutaj. O Jezu. Faceless one. W ogóle, boję na taka spekulacja odnośnie tego, że to co tutaj widzimy, że nawet chyba parę razy mówiłem, że to co tutaj widzimy to jest ponoć Old God. Natomiast, no, moim zdaniem to tak, no nie wiem, dziwna sprawa, bo to zostało tu chyba wykopane czy coś, znaczy, no chyba, że tutaj posąg po prostu stawiałem, już teraz sam nawet nie wiem co to jest, ale były jakieś spekulacje, że to w ogóle ten, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że to bardziej było jak już wykopane z jednej strony, ponieważ zobaczcie, możemy zobaczyć tu jakiś ten mieczor, kurde, wbity w czoło, natomiast nie wydaje mi się, żeby był to jakikolwiek Old God. Wydaje mi się, że jak już, to jest to nic innego jak jakiś taki, wiecie, duży pomiot tych właśnie Old Godów, tak mi się przynajmniej wydaje. Jakie tu fajne platformki są! Już mi się przypominają jak ten, jak gdzieś tam na YouTubie były takie filmy, gdzie na jakichś tam w ogóle prywatnych serwerach były takie schodki, takie i ludzie się skakali w ogóle. I to takie, tak mi trochę przypomina z jednej strony. To było zawsze z płotków zrobione, jakieś tam, wiecie, insane maze, coś. O,
No co, przecież ja tu jestem. O co chodzi z tym questem? Gadałem, jestem w wyznaczonym miejscu. To coś nazywało się Sogoth the Slitherer. Czyli rzeczywiście jakiś tutaj pomiot starych bogów. O kurde, nie! Nie, 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 nie. Omg, 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 omg. Nie, to nie może tak się skończyć, nie! Nie! Trap, 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 trap. Jest! Uciekaj! Gdzie jest mój pet? Gdzie jest mój pet? Paweł, kurde, ratuj! Omg! O Boże, ale kurde było durne. O, Paweł. Perkele to. Moja zasada brzmi tak, że jak prawie zginąłem, to znaczy, że to chcę, żebym ja zginął. Więc teraz, moi drodzy, ja nie będę ryzykował. Kończymy ten odcinek. Kończymy ten odcinek i tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. No zostaw tą łapkę w górę, jeżeli ci się podoba. Jak nie, to zostaw łapkę w dół. No nie ma problemu. Ale ocena niech będzie, tak? Kurczę. A nie. Żebrają od was o łapki. Mówią wam tylko łapkę w górę i w ogóle wydajecie, kurde, głupki. No nie, to ma być ocena. Jak wam się podobało, to macie ocenić, nie? Znaczy, macie. Fajnie by było. Tu macie subskrypcję, tu macie dwa kolejne filmy, które mogliście nie oglądać. No i napiszcie, co sądzicie o tym odcinku. Czy wam się po prostu podobał. No i przede wszystkim, no i czy wam się podobają moje włosy. No to jest w ogóle główny temat odcinka pewnie.